Okej. Okay. Także Grażyna Żarko. Żarko? Chyba tak. Po każdym takim wydarzeniu w internecie, jak na przykład fenomen kogoś takiego, myślę, że moje pokolenie nie może już upaść niżej, a wtedy widzę, że pojawia się kolejna osoba i zdaję sobie sprawę z tego, że się myliłem. Cały ten hype wokół Grażyny Żarko, tej postaci fikcyjnej. Fikcyjnej, Gargamel, co ty mówisz? Nie, to jest jakaś starsza kobieta, która przybliża filmiki specjalnie w obróbce i dodaje color correction. Jeszcze wypukla obraz i robi z siebie kompletną idiotkę. Na pewno. Ta kobieta na pewno ma na imię Grażyna, na nazwisko Żarko i na pewno sama obrabiała swoje filmiki. I za jakiś czas nie wprowadzi jakiegoś kolejnego kanału, albo nie pojawią się obok jej filmów reklamy, albo nie okaże się, że ona nagle bardzo lubi jakiś produkt, albo ona robi coś tam. Cokolwiek, co przynosi jakiś zysk, albo będzie prowadziło do generowania zysku u kogoś innego. Na pewno tak się nie stanie. Ale dobra, pomijając te wszystkie rzeczy, że to jest kolejna sytuacja, w której robi się taką viral kampanię Pani Basia, Klatka B, Baśka TV i te wszystkie inne rzeczy, w które ludzie uwierzyli. Uuu, Baśka, jesteś zajebista, muszę cię poznać. Szkoda, że to tylko postać fikcyjna. Ale hej, co z tego? Grażyna Żarko. Szczerze mówiąc, dopiero w tym tygodniu zobaczyłem ten kanał, bo wcześniej ani mnie to nie interesowało za bardzo, ani z drugiej strony nigdzie tego nie widziałem, ale okazało się, że to wielka rzecz. Więc wchodzę, patrzę, okej, okay, oglądam film, pierwszy film oglądam. No i najpierw zwątpiłem, pomyślałem, no dobra, obejrzę drugi. No i obejrzałem tam o szkole, w sensie Grażyna Żarko wypowiada się na temat szkoły, bla bla bla, i że zabrała telefon komuś tam, no coś tam. Jakieś pierdoły. No i generalnie ja już jestem w pełni przekonany, że to fake. No i pod tym filmikiem zobaczyłem te wszystkie komentarze, że za zabranie komórki uczniowi to jest złamanie czegoś tam, konstytucja, więzienie, gułag, koniec świata. To ja już nie wiedziałem, kto kogo troluje, czy oni trolują, że oni w to wierzą, czy oni z tego mają zabawę, czy oni naprawdę uwierzyli, że ona zabrała komórkę. Poza tym, kiedy widzę te wszystkie, ten cały ból dupy, który się wylewa pod każdym jej filmikiem o czymkolwiek, no bo taki jest cel, tak? Kontrowersja. Czuję zażenowanie, jak widzę ludzi w moim wieku, którzy się tak tam udzielają. I z drugiej strony, jak widzę, jak się nabrali na to i jeszcze jak ostro odpowiadają na to wszystko. Rozumiem, można, ja też nie mówię najładniejszym językiem, czasami bywa tak, ale z drugiej strony, to nawet jakby to było prawdziwe, to nie trzeba od razu kogoś tak wyzywać, nie? Najlepiej po prostu nie dawać mu jakiejkolwiek uwagi. To tylko moje zdanie. Yo.